kilku dni czytamy w liturgii fragmenty z Dziejów Apostolskich i trzeba powiedzieć, że to jest chyba najbardziej dynamiczna księga. Księga, która rzeczywiście mówi o dziejach, o tym, co się dzieje. Bo apostołowie, tutaj głównie Paweł, oni są ciągle w ruchu. Przychodzą tutaj, idą tam, tu głoszą Słowo Boże, tu zostają przyjęci, tu ukamienowani, idą dalej, trafiają do więzienia, z więzienia są uwalniani. I tak cała księga właśnie Dziejów Apostolskich dzieje się. Dzieje się dlatego, że jest Duch Święty, bo widzimy też, że ciągle tutaj przeplata się osoba Ducha Świętego, który mówi tutaj idźcie, tutaj nie idźcie, tutaj nie głoście Słowa Bożego, a tutaj głoście. Właśnie tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest życie, tam jest taki dobry ruch. Więc jeśli w swoim życiu doświadczasz jakiejś stagnacji, jeśli czujesz, że twoja wiara jakoś zastygła, że twoje miejsce jakoś stanęło w miejscu, że twoje życie jakoś stanęło w miejscu, jakoś utknęło w martwym punkcie, to ewidentnie potrzebujesz Ducha Świętego, to potrzebujesz tego, który jest życiem, tego, który nas popycha, abyśmy byli w ruchu, ale nie ruchu jakimś nerwowym, lękowym, tylko w ruchu, który wypływa z życia, które chce żyć, które chce się dziać, które chce nas prowadzić ciągle do przodu.